Jest z nami kierownik reprezentacji Polski, Andrzej Wołkowycki. Andrzeju, opowiedz proszę o tym, co czeka Ciebie i chłopaków w najbliższych dniach, czyli o tej małej przejażdżce do Brazylii. Jak to ma faktycznie wyglądać? Nie jest taka mała, jak to określiłeś. No i nie wszyscy chłopaki jadą. 8 chłopaków plus rzecznik prasowy i jeden fizjoterapeuta wracają do Warszawy. Natomiast my z Lubiany mamy podróż bardzo chyba ciekawą i długą. Otóż z Lubiany musimy jechać autobusem do Zagrzebia 1,5 godziny. Następnie w Zagrzebiu przesiadamy się do samolotu Lufthansa i lecimy do Monachium. Niedługi to będzie lot, natomiast w Monachium będziemy czekali około 3 godzin na lotnisku. I tam właśnie spotkamy się z resztą drużyny, która doleci do Monachium i razem z nami wsiądzie do samolotu, który poleci do São Paulo. Natomiast São Paulo to nie jest koniec wycieczki, bo z São Paulo z jednego lotniska musimy przejechać na drugie, nie wiem, pewnie z godzinkę, i z tego drugiego lotniska dopiero samolotem do Maringi, z tym, że to już będzie krótki, chyba godzinny lot. Także podróż na pewno będzie ciekawa i myślę, że wyczerpująca. Chociaż zawodnicy, gracze, jak to oni mówią, plus trenerzy lecą biznes klasą, reszta sztabu ekonomiczną. Ale myślę, że my nie jesteśmy aż tak duzi, to sobie poradzimy z nogami i małym miejscem między fotelami. Widowo potem czeka Was podobna eskapada, wracając z Brazylii? No troszkę mniej, ponieważ wracamy z Maringi do São Paulo, z São Paulo lecimy do Monachium, ale tutaj będziemy czekali aż 6 godzin na samolot do Włoch, do Bari.